Witam serdecznie w pierwszym odcinku Żydeli HBPT. Z tej strony oczywiście pan Paco. I jakby tak, najpierw informacja od Paco. Paco będzie robić live'y oczywiście i odcinki się zmieniły, wszystko macie w ankiecie, ponieważ my zaczynamy już korzystać z takich bardziej daily będziemy robić, że co tydzień będzie jakiś odcinek z czegoś, jak u Paco. Może u mnie nawet dwa razy w tygodniu zależy, czy będę miał dużo nagrań. Przepraszam, że wczoraj lewa nie było, ale właśnie też. I teraz tak, dzisiaj sobie pojeździmy i zobaczymy, ile zarobimy 15 minut na takich trasach. Założę na przykład, że 5000. O, tu mamy taką. Czekaj, to nie tu. O, za 5000. I my sobie takie trasy porobimy. A ten tej Zurycha do Moldachium, coś tam jakieś Norbyni, Belgia. Możemy sobie wyjść tak naprawdę tutaj do Francji, nie wiem, jakieś tam głupoty. No, także my lecimy z koksem. Ja nie lubię Niemiec, ale niestety trzeba, no. Trzeba poradzić. Zobaczymy, ile nam się uda zarobić w te 20 minut. Raczej każda trasa nam szybko zejdzie, ponieważ mamy tutaj włączone wszystko. Ograniczenia prędkości i takie typu rzeczy, chociaż ja pokazuję na liczniku, że mamy 6 godzin. Mogliśmy sobie wybrać jakąś trasę trochę tańszą. A na razie to będzie pierwsza taka trasa nasza, w której będziemy jakby już z niej korzystać więcej jakby razy. Trzeba się tu już wyjaśnić? No, chyba tak. Kurde! Gdzie tego nie nienawidzę, po prostu wyjechać z serwisów. To mnie tak wkurza, że nie wiem. Dobra, sobie jedziemy. Short też będzie dzisiaj. Tak, będzie short. Będzie shortik. Oczywiście może i nawet dwa, tylko ja bym musiał jakieś znaleźć fajne, śledczadowe. Albo jakieś wymyśleć, bo mi się nie chce ostatnio nic myśleć na nowe shorty dla was. Więc ja, no, biorę, muszę powiedzieć, że trochę gotowce, ale co tam, nie ważne, dobra. Jedziemy sobie dół, jedziemy się w dół, dobra. A i większość osób się zastanawia, gdzie ja się uczę montować odcinki. Przygotuj się do skrętu w prawo. Już to mówię. Odcinki montuję na CapCutie. Jest taka aplikacja, tam gdzie się robi kontrybal. Skręć w prawo. I też się tam montuje różne filmy, daje się jakieś reakcje. Kurde, bym prawie w niego pewnie znałem, że się wjechał. Dobra, szajsze, bo to nie jest mnie głupie. Live będzie dzisiaj wieczorkiem. Chyba będzie. Będzie live. Będzie live. Dobra. Widzę, kochani, jedziemy sobie. O, ty kurde. Hamie jeden. Pa! Co jest? Ale zarąbisty sportowiec. Ale zarąbisty sportowiec. Dobra, jedziemy. I teraz tak, my jakby sobie w takim odcinku trochę poopowiadamy, co nie, co. Ale głównie będę montował te odcinki. Takie nudne momenty wam poucinam, bo tak szczerze, to nie ma naprawdę żadnego sensu to robić. Albo o, po prostu widzimy się, albo nie, nie widzimy się, a coś się stanie, ponieważ tak. Na razie sobie normalnie jedziemy. No, takie odcinki 20-minutowe będą. Live'y będą 3 razy w tygodniu. Postaram się, żeby były 3 razy w tygodniu, najpierw w poniedziałek. Poniedziałek, piątek i może też czwartek, bo to nie jest też głupie, żeby live. Ale daily co czwartek będzie, więc no. Odcinki w czwartek.
sobotę będzie odcinek Upako. U mnie będzie środa o 16, Upako o 20 w sobotę. Nie wiem, czy on wystawi? Nie, chyba w tym tygodniu akurat nie wystawi. Chyba będzie raczej następny, chociaż nie jestem pewny za bardzo. Przepraszam, bo mam nowy mikrofon. Jakby coś tam się działo, to kurde, będzie mały przypał. Jakby to nie działało, bo będzie mała lipa wtedy. A co do małej lipy? No. Tak to będzie wyglądać. Chyba zarobimy całe zero, moim zdaniem. Albo o, to będzie taki odcinek pogadankowy, taki bardziej. Z Eurotracka, a potem już normalnie będziemy sobie robić dostawy za jakieś 3-2000 i będziemy zarabiać pitos, ponieważ to mamy wszystko na minusie. I chyba tutaj, o, tutaj mamy na minusie hajs. Także no, będzie trzeba to pogarniać. Jeśli taki odcinek z Eurotracka, to będzie bardziej taki odcinek pogadankowy o szajsze. A takie kolejne odcinki to już będą takie wliczane w trochę pogadankowe, a w trochę takie, wiecie, dostawcze. O cholera, czy to Freddy Fazbear? O ty kurde, wjechałeś na mnie? Jak ty mogłeś? Chłopie, co ty zrobiłeś? Czemu ty na mnie wjechałeś? Teraz przez siebie jadę wolniej. Widzicie, jacy ludzie w Eurotracku są wkurzający? Nie, zwłaszcza w Niemczech. Naprawdę, nie polecam jechać w Niemczech. Ja bym polecał jakąś Brytanię albo coś takiego. O, to jest coś. Tak tylko ciągle ktoś na siebie bierze w tych Niemczech. To jest taki bez sensu. O właśnie, ja bym teraz wjechał na tego gościa z przyjemnością, co mnie jakby zaatakował. Naprawdę, bez urazy, ale no... Gościu mi nie daje swobody, żeby mógł szybciej jechać. A dobra, mamy tutaj zjechać na luzie, na spokojnie. O nie, kurde! Tu jest jazd! Ja... To wytnę jakby coś. Ten muszę uciąć akurat tą część. Bo tej naprawdę nie ma... Nie ma... Ja... Dobrze, że nie miałem żadnego mandatu. Wjechałem w policjanta. No to kurde, super. Będzie zarąbisty content. Kurde, po prostu. Będzie zarąbisty content jak nigdy. Ale teraz już wiem przynajmniej, co mam uciąć, przynajmniej dzięki tej policji. Już wiem, co mamy bardziej tam do ucięcia i tak dalej. Tak. Dzisiaj się trochę pojeździmy na live wieczorem. Albo będziemy grać z nami w Minecraft na torpesie. O 17 będzie trzeba. To trzeba będzie poczekać, jeśli mnie zaakceptuje i tak dalej. Taki mój koleżka z klasy na mego. Kurde, Jasiek ma taki... Ma tak popiszony ten telefon. Bo szersze. Dobra, już nie będę się tłumaczył, bo nagrywamy czy... Albo nie, wiecie co? Ten odcinek to jest taka pogadanka o Eurotracku. Czyli jakby to było jakby na tyle z tej trasy. Zjedź się w prawej stronie, a następnie zjedź w prawo. No, także za tydzień będzie kolejny filmik z Eurotracka. Trzymajcie się. Bye.